Okej, okay, no to hej, kochani. Zaczynamy chyba nasze Q&A, które obiecaliśmy dodać tak. W niedzielę bodajże, a już mamy wtorek? Tak, ale nasz timing jest tajemniczny. No tak, dobra. I to jego wina. Więc zadawaliście tam masę pytań na sarachach.com i w ogóle. I wybraliśmy tak trochę tych pytań. Mam nadzieję, że się w ciągu 10 minut zmieścimy, więc może zacznijmy. Zastanawiam się, jak po mnie widać, że się stresuję. Dobra, weź przed. Weź, daj! Skąd pomysł na nazwę kanału? Z piosenki. Prima Donna Girl, Marina and the Diamonds. Tak, z tamtej piosenki. Bo w sumie to nas opisuje. W pewien sposób, tak, te dwa słowa nas opisują. Właściwie cała ta piosenka nas opisuje. Oj, tak. Jakie imiona przyprawiają was o mdłości? Czy ja mogę to powiedzieć? Nie. Przemilczmy to pytanie. Nie. Nie, to powiem. Nie. Tak. Nie. Dlaczego nie? Nie. Jest to Rafał, Edyta i Nina. Ja się odcięłam od tych pytań, ale ja zamówię. Kto jest twoim idolem? Ja nie mam idola. Niestety. Amy Winehouse? No dobra. Nicki Minaj? Beyoncé? Okej, okay, dobra. I jeszcze... ja. Jak i kiedy się poznaliście? Od razu była wielka przyjaźń? Ja go wyczaiłam, nie wiem skąd, na Snapchacie. I ja mam coś takiego, że jak widzę człowieka, to myślę, o Boże, ja chcę z kimś być, ja się chcę z kimś przyjaźnić, to jest taka intuicja. No i zobaczyłam Majcina i takie, o Boże, ja się będę z nim przyjaźnić i do niego napisałam. Tak, i to było jakoś 21 października bodajże. Jak pamiętam. Pamiętam, bo sprawdziłem wczoraj. No i po jakim czasie spotkaliśmy. No ja wiedziałam, i tak, się zaprzyjaźni. I od razu była wielka przyjaźń. Czy macie taką rzecz, która na przykład Ziutka uwielbia, a Marcin nienawidzi i na odwrót? Kopę jak i pietruszka, Majcin kocha, ja nienawidzę. Okay. I jak Majcin nagrywa musicali, to ja już nie mogę. Nie, ups. A we mnie? No przecież powiedziałaś za mnie w sumie. Ale nie powiedziałaś, czego ty nienawidzisz we mnie, co ja kocham. Bo nie ma takiej rzeczy, mnie się nie da nienawidzić. Boże, nie, wiem. Jest bardziej leniwa niż ja. Tak, o, nie. Zdecydowanie. No dobra, może to trochę. Jaką grę w dzieciństwie lubiliście najbardziej? Chyba Pegasusy były super. Boże, to jest moje dzieciństwo. Nigdy nie grałam. Jaki jest twój ulubiony... Na Stardolu były ubijanki. To lubiłam najbardziej. Jaki jest twój ulubiony sklep? Żabka. No, kupuję tam jedzenie. Monopolowy. O mój Boże. Ile macie lat? 21 w październiku. 19 we wrześniu. Dwie wagi się spotkały. Tak, Boże. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? To jest straszne pytanie. Tak serio, to mam nadzieję, że widzę siebie jako spełnioną kobietę sukcesu, ale nie sukcesu w sensie biznesowym, tylko w sensie... O Boże. A ja nie wiem. Za dużo. Po prostu chciałabym pomagać ludziom, być szczęśliwa. A ja nie mam pojęcia, naprawdę. I mieć dużo papug i psów. Czego się boisz? Masz jakieś lęki i fobie? Tak, ja na przykład mam arachnofobię. Ja też, taką totalną. No, zawał totalnie. Co sądzisz o makijażu u dziewczyn 14-15 lat? Popieracie? Ja sama się w tym wieku malowałam, więc no, tak nie widzę w tym nic złego. No, popieramy. Oczywiście wiadomo, że w szkole nie pozwalają na jakiś mocniejszy makijaż, ale jeżeli się dobrze uczysz, jeżeli jesteś w stanie się skupić na nauce miło makijażu, to nie ma w tym nic złego. Will you suck mine and my friend's cocks? Greetings from Latvia. Yes, we will! Boże, gdyby ktoś nie rozumiał, to ktoś zapytał, czy... Dobra, nieważne, nie będę tego tłumaczył. Kiedy zaczęliście się malować? Jakie były wasze początki? Kto pierwszy? O, właśnie. Ja to jakoś tak w drugiej gimnazjum. A ja w pierwszej gimnazjum. I no. Początek to był podkład z Zandei 20 albo Maybelline Affiniton. Buda z Zandei 20. Dobra. I czarna kajatka i błyszczyk z Miss Sporty. A mój początek to był krem BB z Garniera plus jakiś transparentny puder z Rossmana najtańszy, masakra. Kto z was dłużej się maluje? No, Ziutka. Ja, bo jestem starsza i lepiej się maluję. Jaka jest rzecz, którą chciałabyś w sobie zmienić? Ja bym chciała w sobie zmienić swój charakter w pewnym sensie, bo chciałabym być odważniejsza i chciałabym być lepszym człowiekiem i chciałabym być... Boże, zgubiłam się we własnych myślach. W każdym razie
cały czas się staję być lepszym człowiekiem i staję się to zmieniać, ale się przedstawiam w pozytywnym świetle. A ja nie muszę nic w sobie zmieniać. O, świnia. Okej, dobra. No ja coś tam, na przykład jestem zbyt leniwy i w ogóle. No, to też. Wiecie co to K-pop, jak tak, to co o nim sądzicie? Kocham K-pop, to znaczy kocham, ale nie znam wielu zespołów, bo znam tylko Big Bang, BTS i EXO i jeszcze Blackpink. I je kocham. No i Ludka mnie powoli w ogóle w K-pop wprowadza, no. I jej się to udaje. I kiedyś wyjedziemy do Korei. Hejku, w jakim mieście chcielibyście mieszkać oprócz Warszawy? Nowy Jork, ale nie wiem, czy bym tam długo wytrzymała. Jezu, ja gdzieś w sumie Wielka Brytania, Norwegia. Za zimno. No wiem, ale właśnie fajnie, możemy nosić długie płaszcze i w ogóle szaliki. W Polsce też możesz. A tam jest cały czas zimno. Dobra. Nieważne. Gdzieś tam. Wszystko podważam. Jak nie przejmować się hejtem i opinią innych? Myślę, że do tego wystarczy znać swoją wartość, bo jeżeli znasz swoją wartość, to, że ktoś ma nudne życie i musi cię zhejtować, bo mu to poprawi samopoczucie, dla ciebie nic nie znaczy, bo wiesz, że jesteś wartościowym człowiekiem. Także najczęściej hejtują ludzie, którym w życiu nie wychodzi i są nieszczęśliwi, więc nie warto się przejmować. No właśnie. Ukochany serial? Seks w Wielkim Mieście Zawsze i Wszędzie. O tak, Boże, ale w sumie to jeszcze... To jest Samantą ja! W sumie to jeszcze Scam, Orange is the New Black. W sumie Orange is the New Black, ale nie dokończyłam nigdy. No, najlepszy film ever, o mój Boże. Nietykalni i Duma i Uprzedzenie z Keira Knightley. Trochę ich tam jest, za dużo w sumie. Masz chłopaka albo dziewczynę? Nie. Nie. Jaka zgoda! To już dosyć dla... Aaaa! Piąteczka! Można wyjebać! Tak. Czy przeszkadza ci to, jak idziecie na ulicy i ludzie się na was patrzą? Właściwie to na mnie się patrzyli od podstawówki, bo w podstawówce byłam emo i się ubierałam tak odważnie. I w sumie... I ja to nawet lubię, ja znaczy to jest takie, lubię. Idziesz i bitch, I'm fabulous. Dokładnie tak. Może założycie grupę fanów na Facebooku. Może, ale to jest jakiś czas. No, przemyślimy to. Przemyśleć. Dobra, to już było. Stosujecie jakieś diety? Dużo słodyczy. Ja jestem wegetarianką, może to się liczy, ale to nie jest w moim przypadku zdrowa dieta, bo mięso zastępuje słodyczami. No i ziutkami i powoli namawiam Marcina na wegetarianizm. Ziutkami trochę przestawia na wega i w sumie to jest super. No i jeszcze dieta alkoholowa. Niestety. Nie ma się czym chwalić. Posiadacie jakieś zwierzęta? Ja mam papuszkę, śliwkę i mam rodzeństwo Marcina. No tak. Jesteście za legalizacją małżeństw homoseksualnych Oczywiście, w Polsce? Że tak. Jaka zgodność. Myślicie, że jest coś, co mogłoby sprawić, że przestalibyście być przyjaciółmi? W sumie to nie wiem, naprawdę. Wydaje mi się, że nie, bo w sumie, mimo że się znamy krótko, to dużo ze sobą przeszliśmy. No i w ogóle... I było naprawdę... Jesteś pierwszą osobą, z którą w tak krótkim czasie się tyle razy kłóciłam, a dalej się przyjaźnimy. I to jest takie ale dziwne. Ale to nie było kłótnie, tylko takie sprzeczki. Dla mnie to były kłótnie. No dobra, ja to tam... Dobra, nie bierzemy błędów publicznie. Byliście gdzieś razem na jakimś wyjeździe? Tak! Shut the fuck up! Byliśmy. Jechaliśmy radiowozem na komisariat. Co sądzicie o swoich obserwatorach na waszych kontach społecznościowych? Boże, ja swoich obserwatorów kocham. Ja też, jesteście naprawdę super. Tak, i właściwie zawsze każdemu staram się odpisać, staram się wam pomagać, jak do mnie piszecie z problemami. Boże, ja was... Nie, ja się zaraz wzruszę. To jest głupie, ale ja naprawdę was kocham, bo... Tak, jesteście naprawdę mega super, kurwa. Ej, wzruszę. Nie, klik. Przepraszam, tego nie było. Jak długo palisz? Ja na takie pytania nie odpowiadam publicznie. Okej. 3 lata. To ja dłużej. Rozmawiacie ze sobą i mówicie sobie o wszystkim bez wyjątku? Tak. Jak to robicie, że jesteście tacy pewni siebie, macie zajebiście dobrą energię i ogromny dystans do siebie? Więc tak, ja w sumie dużo w życiu przeszłam takich nieprzyjemnych sytuacji. I jakkolwiek to brzmi, dało mi to właśnie pewność siebie, bo... Boże, ale czy taką jak mi? Kto tu ma większy dystans? Ty masz większy dystans. Większą już pewność ciebie. Ale ja chyba mniej się przejmuję, co ludzie myślą. Nie, no ja też. Nie wiem. Mam wyjebane w kurs. Ja też mam wyjebane. Miałem nie przeklinać, Boże, jedyne. Mam... Nie, ale tak się zastanawiam. Właściwie wszystko złego, co mnie spotkało, stają się właśnie przekuć w coś dobrego. Ale mam garnek na głowie.
Czego nie lubicie w ludziach? Nietolerancji i chamstwa. Tak. I śmiecenia. I kłamstwa, nieszczerości. I zazdrości? O tak. Takiej chorej zazdrości. Tak. Jaka była wasza reakcja, jak weszliście razem do wanny? Kto zaproponował? Moja reakcja to było za mało piany. O tak! To wyglądało w ten sposób. W skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś kebabem? 12 na 10. Nie wiem, o co chodzi, ale niech będzie 12 na 10. Dlaczego robisz z siebie dziwkę? Kto? Jeżeli ja? Ja się urodziłam dziwką. Ja też. Dlatego się przyjaźnimy. Ile macie wzrostu? 1,58 m. 1,78 m? 20 cm różnicy? Serio? Wagi nie podamy. Macie jakieś marzenia? Ja mam dużo marzeń, ale część z nich jest zbyt osobista, żeby... A ja raczej żyję chwilą, wiecie, carpe diem i... A ja w sumie... Moim marzeniem jest mieć teraz psa. To jest takie przyziemne marzenie, bo większość to naprawdę są zbyt osobiste, żeby o tym mówić. Ile osób was obserwuje na Snapie? Mnie około 9 tysięcy, znaczy prawie. A mnie niewiele ponad 13 na aktualny dzień, stan, moment. Czy miałaś kiedyś depresję i myśli samobójcze? Generalnie może depresji nie, ale ja się leczę na stany lękowe i może nagramy o tym kiedyś osobny film. No, w sumie to byśmy mogli. Myślę, że wielu osobom mogłoby to pomóc, jak się o tym mówi. Lubicie dywany? Ani na klacie, ani takich w domu. Wolimy chodniczki. Chodzisz na siłownię? Nie? Tak. Tak? Raz na 2 tygodnie? Nie, raz na tydzień. I na pilates, ja jestem prawie fit. Czy ludzie często myślą, że jesteście parą? W internecie tak, ale na żywo chyba nie... No nie. No majecin nie wygląda jakby. Widzieliście się całkowicie nago kiedyś? No tak. Codziennie? Jezu. Co ty zrobiłeś? I to ostatnie pytanie. Czy zrobimy kiedyś jakieś spotkanie albo zlot? Ja jestem za. W sumie dużo osób nas o to pyta często. Tak, więc... tylko no chyba trzeba trochę poczekać też. Znaczy zobaczymy, po prostu będziemy... Aż znajdziemy to czas i w ogóle, i wy znajdziecie na to czas. Będziemy wam dawać znać na bieżąco, będziemy podawać jakieś no miejsca, które będą wam pasowały. I ale to za jakiś czas. No. I w sumie, jak coś to proponujcie, może jakiś następny temat filmiku... Dostaliśmy propozycję challenge'y. Tak, challenge'y, 50 faktów o nas i... Ja to bym nagrała coś z makijażem, możemy się nawzajem umalować. A może coś w rodzaju, że będę uczył ciutkę choreografii i zobaczymy jak to wyjdzie. Nie umiem tańczyć. Pośmiejemy się trochę. Dobra, no tak czy siak, to chyba było na tyle. W opisie są podane nasze social media. Social media. Social media. I w ogóle możecie subskrybować, lajkować, super by było naprawdę. Musiałeś dla nas. Musiałeś to powiedzieć. Musiałem, typowy youtuber, Boże jedyny. Dobra, także no to na tyle. Buziaki. Pa, pa. Pa, pa.